Siemanko, mamy sobotę, jest przed 8 rano, gdzieś 7.40. Mamy niedzielę, jakby to Kuba was okłamał. No. Zawiesił się, dobra. Nie wiem, czujemy się dobrze? Czujemy się dobrze, jest w końcu coś czuję, że w ogóle jestem w jakimś ciele. To można powiedzieć tyle. Po tylu dniach niejedzenia praktycznie, no jedzenia minimalnych ilości węglowodanów, więc w końcu się jakoś normalnie czuję. Teraz będziemy robić trening, szybką obwodóweczkę na ekspanderach i jedziemy do Białobrzegów. Jest dobrze. Będzie lepiej. Jasne. Jesteśmy już na miejscu. Jest 10, więc teoretycznie zaraz powinny się kończyć weryfikacje. I powinien być już dostępny harmonogram. W tej chwili Seba powoli przygotowuje się, żeby na spokojnie się nasmarować. I później już będzie gotowy do startu. Ja w sumie taki kolor, jaki mam w tej chwili, już go nie będę raczej zmieniał. Jedyne co, to nałożę sobie oliwkę. Więc odpoczywamy i zaraz ruszamy. Jak się robi smarowanie? Przy użyciu bronzera wcześniej nakładaliśmy to dłonią, teraz stwierdziliśmy, że będzie wygodniej wałkiem, więc delikatnie od strony zamkniętej moczymy sobie wałek w bronzerze i w miejscu, gdzie uważamy, że trzeba nałożyć warstwę, to po prostu robimy delikatne ciapki i to delikatnie rozprowadzamy. Chodzi o to, żeby ta warstwa była niewielka, natomiast żeby była na tyle gruba, że jest naprawdę widoczna. Kiedy się z nią przesadzi, to po prostu sylwetka robi się tak jak za mgłą. Tej ostrości w ogóle nie ma, bo w przestrzeni, które świadczą w sumie o jakości zawodnika, czyli w tą separację, praktycznie wchodzi każdy milimetr właśnie tej warstwy bronzera. No i kiedy zaniknie, to po prostu nie ma sensu, bo po prostu zawodnik już nie wygląda w ten sam sposób. Natomiast w momencie, kiedy jest ona odpowiednia, jest w stanie ona podkreślić każdy taki dodatkowy element pozytywny właśnie, który świadczy o zawodniku, jakim jest Sebastian. Zahipnotyzowałeś mnie tą przemową. Wspaniale, dobra, teraz panie z brązu, obróć się powoli. Pokaż się jeszcze raz. Nareszcie Seba może się dowiedzieć, jak czują się kobiety, kiedy nakładają poranny makijaż. Nie to no. Serdecznie dziękujemy na nas scenie sędzia rozwodujący Maciej Grabowski. Okej, już mamy harmonogram. W tej chwili Seba się grzeje. Jest godzina 11.15, Seba wychodzi o 11.30, ja mam wyjście dopiero 12.45 według harmonogramu, więc pewnie będę musiał być gotowy te 50 minut wcześniej, ale tak czy inaczej ja mam jeszcze ogrom czasu. Uwaga, kulturystyka! Numer 2! 15! Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my buzz is so humongous, you were thinking that happens in it. Damn, man, I'm all that, yeah, I'm all that. I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall. Tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Yeah. Want me
me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing, yup. That's why we ain't on the same page. Yo. Do my own thing, and I maintain. Woo! Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. Polski, debiutów, kulturystyka klasyczna. Zdobywa Sebastian Babikowski. I to wszystko wiadomo. Mistrzem Polski w kulturystyce klasycznej debiutantów. Na rok 2017 zostaje Tobias Gałązka. The dark, the end.
byliśmy po występach w Mistrzostwach Polski. Seba był w jednym, jedynym porównaniu i to w duecie w sumie. Także było jeden na jeden. Była wojna. Była bitwa. Były fajne emocje, no. Była wojna. Czekamy na wyniki tego, teraz też na Kuby wyniki czekamy. Był we wszystkich trzech porównaniach, lekko poprawiliśmy głosowanie. Dokładnie, na za co dziękuję i Kacprowi, i sobie bardzo. I teraz był taki sztosik, że myślę, że będzie pudło, nie chcę zapraszać. Mam nadzieję, że będzie, na pewno będzie lepiej niż ostatnio. Jak będzie finał, to jest na bale. Były trzy na trzy porównania, więc wierzę w to, że będzie kozak. No czekamy, zaraz będzie info i... Jedziemy. Łapa sieć. Bum, przypinka. Morda też. Tytuł wicemistrza Polski uprasował się Sebastian Pawlikowski. Okej. Rzut połóż. Dobra, idziemy.